Dzień dobry, czas operacyjny czwartek i w tym miejscu trzeba tego vloga zacząć, bo właśnie dzisiaj muszę odstawić bagietkę do dziadków, czyli do moich rodziców, gdyż wyjeżdżamy jutro od razu do pracy i jedziemy w zupełnie innym kierunku, więc odstawienie jej do rodziców byłoby mi po prostu nie po drodze. Także bagietka właśnie idzie na swoje ulubione w czasy, bo ona uwielbia być u moich rodziców. I jej wyjazd do moich rodziców jest jeszcze dla mnie takim lekkim pretekstem do zrobienia czegoś, o czym opowiem wam, jak już tam dojedziemy. Jako że zaczęło padać, to tą część nagram w samochodzie, jestem już pod paczkomatem i to jest powiązane z tematyką, o której będę mówić. Kupiłam już też papier prezentowy i teraz wam opowiem, co będziemy robić i jak do tego doszło. Z uwagi na to, że Aga zawsze nas wspierała, nasze konie, no i rozwój naszych social mediów, bo jeżeli obserwujecie nas, czy tylko Gazelę na Instagramie, no to widzicie, jakie jakości wstawia zdjęcia czy filmy. No i wszystkie te zdjęcia, te filmy robi Aga swoim aparatem, potem siedzi, obrabia te zdjęcia. No i niewątpliwie trzeba powiedzieć, że też wpływa to na nasze współpracę z markami i też materiały, które tym markom dostarczamy, materiały promocyjne, zdjęcia produktowe i wszystkie takie tematy. No i trochę w ramach podziękowania za całe to wsparcie w momencie, kiedy dzieje się to, co się dzieje teraz, skontaktowałyśmy się ze wszystkimi naszymi stałymi partnerami, wszystkimi naszymi stałymi markami partnerskimi z zapytaniem, czy w tej przygodzie, w rozpoczęciu tej przygody, tak naprawdę na początku, nie chcieliby wesprzeć Agi i dołożyć cegiełkę do takiego naszego podziękowania dla niej. I to, co jest niesamowite, to wszystkie co do jednej marki partnerskiej, zarówno moje, jak i Gazeli, jak i te marki, które są jakby wspólne, znaczy wspólnie z nimi współpracujemy, zgodziły się. Każda z marek wysłała paczkę specjalnie dla Agi, z prezentami dla Agi i jej przyszłego towarzysza. No i teraz chcemy te wszystkie paczki zapakować, ładnie zapakować w papier prezentowy, żeby jak przyjadą do stajni, to żeby Aga te wszystkie prezenty mogła rozpakować. No ale wiadomo, nie mogliśmy tego robić w domu, żeby Aga tego nie widziała, też te paczki wszystkie przyszły do paczkomatu i to przyszły do paczkomatu obok domu naszej znajomej. I właśnie jadę do naszej kochanej Ani i wspólnie za nią część tych paczek zapakujemy, bo część przyjdzie dopiero jutro. No a ja się po prostu wymknęłam z domu pod pretekstem tego wyjazdu z bakietką do rodziców. No by, jesteśmy już u Ani. Pakujemy. Pierwsza paczka leci. I tak się prezentuje połowa, chyba dosłownie połowa, bo jeszcze te cztery paczki przyjdą i niestety Ania będzie musiała je pakować sama. Nie. Dzień dobry, kochani, witam was pod całkiem ciekawą żabką, która jest na autostradzie. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Piesek! Jesteśmy w podróży, której celem jest rozpoczęcie nowej przygody, ale tym razem nie przeze mnie, nie przez Julkę. W sumie pośrednio też, ale najbardziej przez moją mamę, która wspierała nas przez cały czas naszego jeździectwa i posiadania koni. I teraz ona zaczyna swoją przygodę ze swoim koniem. Zapraszam do oglądania. Kurde, spałam jakoś tak i miałam wygiętą stopę i teraz mnie tak boli. Ała! No więc jesteśmy już na miejscu. Prezent! Dzień dobry, Juniperek! Idzie Bryś i Walker! A! O Boże! Dzień dobry! Cześć, kolego. Jak się czujesz? Nie wiem, jestem onieśmielona. Dzień dobry! To te słynne konie, które każdy podziwia w internecie, jak pięknie pracuje. A teraz ogląda świat za krat. Jesteś dobry chłopak. Tutaj rodzi się więź na naszych oczach. Tak, nie wiem, ja już sobie się zakochałam dawno temu. Jeszcze o tym nie wiedziałeś. On to czuł. Od razu to nie krew. To jest płyn. Marcel po prostu bije tak. Nie zaraz. Jest kolejny dzień. Nocowaliśmy u Marcela i Leona. I teraz tak właściwie zaczyna się ta prawdziwa podróż, bo zabieramy Walkera do koniowozu i będziemy jechać z Zielonej Góry do naszego domku, a właściwie do naszej stajni, bo nasz dom tu leży akurat godzinę od stajni. Mamo, jak emocje? Bardzo wysokie. Jula? Ja się nie wyspałam. Jesteśmy już w stajni, koniowóz czeka.
i Ania wyszła. Czekaliśmy na nie długo. O, tutaj nasi ulubieni przewoźnicy z najlepszym koniowozem. Polecamy. Zaraz tu wejdzie koń. Walker już czeka. On jest tak piękny. Pierwsze spotkanie Ani z Walkerem. Chcecie, będzie dużo rozpieszcza. Dworam, jak już nie nagrywam. Muszę nagrywać, bo to jest pamiątka. Ja tego nie wyślę, co ja nagrałam. No przysłodki. I nadszedł ten moment, w którym Walker będzie wchodził do koniowozu. Koń już zapakowany. My jedziemy teraz z Julką i z Anią i z Domeną w klatce z tyłu do naszej stajni. Mamy calutki bagażnik zapakowany prezentami. No i jesteśmy tak właściwie na ostatniej prostej. Już niedługo widzimy się w stajni. Jesteśmy już w stajni i wypakowałyśmy wszystkie prezenty od naszych partnerów, które teraz czekają na przyjazd mamy i Walkera. Co powiesz? Ekscytacja. Pełna ekscytacja. 100%? Tak. Rozumiem. Julia, co ty zrobiłaś? No, to jest myśl technologiczna. No co tu może być? No na pewno niewielka ławka z prezentami. No a z racji, że gwiazdą dnia dzisiejszego jest mama, która zawsze robi zdjęcia, no to dzisiaj fotografem została Ania. Ja tylko się uczę. Nadjeżdża koniowóz. To już jest ta chwila. Całe towarzystwo się zebrało. Oni już od razu wyczuli, że coś nowego przyjechało. Witam ciapku, witam Tiko. Musicie poznać nowego kolegę i mam nadzieję, że się zaprzyjaźnicie. Mamo, jak tam podróż? Jestem szczęśliwa. Walker był tak grzeczny. Po prostu wzór konia. Ideał. I Walker wychodzi w nowym domu. Poleciało. Jesteśmy w nowym miejscu. A nasze konie obserwują sytuację z dystansu. Spacer na spuszczenie emocji wykonuje Jula. Teraz wywiad z ulubionym przewoźnikiem. Jak minęła trasa? Super. Tak? Super, turbogrzeczny konik. Po spuszczeniu pierwszych emocji nowa mamusia przejęła swojego kunia. Czy będzie tarzanie? Szuka miejsca. I będzie tarzanie. Szybko poszło. To takie spuszczenie emocji. No i teraz Walker spędzi swoje najbliższe dni na kwaterce, żeby mógł się zaadaptować i poznawać przez pastuch z innymi końmi. No a później będziemy powolutku go dołączać do stada. Ma tutaj swój balot sianka, będzie miał wodę. Wszystko, czego dusza zapragnie. No i już trafił w najważniejsze miejsce w całej stajni. Całe stado przyszło obserwować, o co tutaj chodzi, co się dzieje. No, Walker nie jest jakoś super zainteresowany na ten moment. Pewnie jest przytłoczony tą ilością koni wokół niego. Ale będą tak powolutku się zapoznawać. Jak to? No prezenty! Dostałeś! Ty też! Kopertę. Czas na otwieranie prezentów. O, teraz Walker! A ona do mnie cały czas pisała. Ciekawe co to? Dzisiaj też nawet. Julka, dobra, jest Julka. Jedziemy z kolejnym. O, czy to koń w swetrze, na który jest rabat gazela w swetrze 10%? Zdrowia i udanej współpracy od całego teamu konia w swetrze. Jezu, jesteście kochani! Jakie piękne kolory! Czekajcie, to jest... Kurde, jak dobrze mieć obok siebie influencerów. No oglądaj, oglądaj! Ej, nawet coś dla mnie! No oczywiście! Chyba nawet moje cycki wielkie wejdą. No się w razie czego ty sobie kładź może. Tak. Dobra, skarpetka. Ja mówię, kurde, może kupię po drodze szampana, ale tak mi głupio było iść. Idź! Komaj po to rano jechał! Co my tu mamy? Wow! Lipowy gaj. O! Czy to szampan? 0%, 0%. No debotanization. YouTube, please, please. Czyli zapkę z lipowego gaju. Jest. Polecam. I przepiękny brudo-pomarańczowy kantar. Jest przepiękny i będzie idealnie wyglądał. Dziękuję. Dziękuję. Kolejny prezent jest... Który? Ty wiesz.
ten ma ładny papier. Kwadratowy, a właściwie sześcienny. Udowodnij, że to sześcian. Doktor Horst! Doktor Horst, tutaj wybierzcie, który kod lubicie. Ja nie mam kodu, ale uwielbiam produkty doktora Horsa i bardzo wam polecam. Także z ciekawością odpakowujemy, co dostaliśmy w prezencie. Już nie da się udowodnić, że to sześcian. Co my tu mamy? To czysty koń. I czyścioch. O, tego mi brakowało. Odżyweczka. I co jeszcze? I mucha. Ty prezent teraz wybierasz. Tak. Tego nie otwierałam. Nie, to wiem. To otwierałeś moja. Tak, otwierałeś. Tak, jakby my też się cieszyły z tego. Przegląd był, przegląd był. Co my tu mamy? Fairy Horse! Z kodem Gazela 6% taniej. No tak. Życzymy powodzenia z nowym konikiem. Zespół Fairy Horse. I co my tu mamy? Fioletowe! Fioletowe rzeczy! Dziękuję bardzo, uwielbiam te rzeczy na gazeli, są bardzo kobiece, piękne, także cieszę się, że będę mogła też ponosić. Kolejna paczka. Co my tu mamy? Spello! Zaszalały się dziewczyny. Warto. Ciekawe co to? To Pasquello. Już nie mówię o kodzie, bo Jula mnie zbeształa. Podobają się? Dziewczyny wiedzą, że chcę mieć brązowy sprzęt. Piękne, piękne. A co jest w ręku? Co masz w ręku? Gratulujemy poszerzenia końskiego statka. Z tej okazji chcielibyśmy podarować sztyblety idealne na ten okres. Życzymy dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości. Dziękuję, kochane Pasquello. Słuchajcie, hitem jest to, że to jest takie małe PS i okazuje się, że do bucików dostałam jeszcze czapsy. Czy mogło być lepiej? Mamy chrupkę i ja po prostu uwielbiam chrupkę, bo rzeczy chrupki są wcinane ze smakiem przez nasze koniki. Także dziękuję bardzo, na pewno się przyda. I pamiętajcie, że produkty chrupki możecie kupić z kodem grubej. Tu będzie gdzieś na dole wklejone. I co my tu mamy? Ciasteczka! Ciasteczka Horse Cookies! No i moja ukochana ekipa Horse Cookiesowa, dziękuję, że też dołączyliście się do tej niespodzianki. No, co tutaj nam piszą? Bardzo się cieszymy na tak cudowne wiadomości, jakie do nas dotarły. Cudownej podróży z Walkerem. Dziękuję! Ja nie wiem, czy ja zniosę tyle szczęścia naraz. Mamy coś od kolejnej marki partnerskiej tym razem. Juleczki. Tak, bardzo się ceni. Dziękuję, dziękuję. Otwieramy. Gratulujemy od całego zespołu Feed My Horse i życzymy sukcesów u boku nowego przyjaciela. Dziękuję! I spójrzmy do środka. Kolejny hand. Bardzo mi się podobał ten kolor. Dziękuję, jest super. Klasa. No i jak zwykle piękne cukiereczki. Ja w ogóle chciałam dodać, że dziewczyny, jak ja wpadłam w szał zakupów, powiedziały mi nie szalej, nie szalej. Teraz już wiem dlaczego. Największa. Co my tu mamy? No i nasze ukochane zioła są po prostu mistrzostwo świata. Kozak, konie je uwielbiają. Dziękuję wam bardzo, ekipo Healthy Meadow. Bardzo się cieszymy i na pewno Walker będzie zadowolony. Cała paka ziół. Aga, przesyłamy nasze najserdeczniejsze gratulacje. Najszczersze. Życzymy wam wielu pięknych chwil oraz relacji na lata. Na lata, dziękuję bardzo. Tak emocje. Ile tego jest? Ja nie wiem. Po prostu jestem tak przytłoczona dobrymi emocjami dzisiaj, że nie wiem, czy to dźwignę. Już nie śpię drugi dzień, to zdaje się. A wiesz, jak my się ekscytowałyśmy. No domyślam się, bo wy w ogóle kochacie rozpakowywać paczki. Ja jestem słabym influencerem. Mam nadzieję, że to nie wypadło było źle. Było dobrze, było dobrze. No ale naprawdę dziękuję wszystkim. Jest to po prostu wzruszające, ile dobra na mnie ostatnio spływa. A na koniec tego wszystkiego wyszła tęcza. No jest przepięknie. Coś masz do powiedzenia jeszcze, mamo? Nie, że nadal mnie nie mija szczęście. Dzień kolejny. Zapoznajemy chłopaków trochę bliżej z Walkerem, nadal przez ogrodzenie. No i w sumie Ciapek trochę tam z nim kwicze, a Tico ma w sumie wywalony. Podotykali się nosami, ale nawet dźwięku nie wydali, żadnej reakcji. Widzę potencjał w tej relacji. Na pewno będziemy się czyścić. Na pewno pójdziemy na plac wspólnie z chłopakami i spróbujemy pierwszych interakcji takich twarzą w twarz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może uda nam się zrobić relaksację przy jedzeniu z Tico razem na jednym placu. A ja z Takowskiem dzisiaj też zrobię relaksację przy jedzeniu, no ale aktualnie stoi sobie w derce masującej i go przed chwilą wyczyściłam. Dobra, robimy
delikatne zapoznanie. Zobaczymy. W kontrolowanych warunkach. O! Okej. Okay. W sumie było całkiem łagodnie. Cóż, mama odkryła talent Walkera. On umie. On umie. Ale mama się dowiedziała właśnie jak. Wow! Tiko, nie ucz się tego, proszę. To nie dla ciebie. Walker jest zamknięty w boksie. Na razie będzie spędzał tutaj noc wraz z diamentem, a później już będziemy go wypuszczać normalnie na wolny wybieg. I tak kończą się nasze trzy pierwsze wspólne dni. Co tam powiesz, mamo? Coś jeszcze? Tak, mam nadzieję, że w miarę szybko po prostu wróci to, się unormuje, będzie mógł dołączyć do stada, bo zależy mi na tym, widać, że chce po prostu dołączyć do koni. Obserwujcie nasze przygody na Instagramie. Tak, wbijajcie na gruby czarny kot. I do gazelki koniecznie. I oczywiście do Julki, gryby opowieści. I bardzo dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, a raczej jestem pewna, że to będzie super przygoda. O, Jula, chodź się pożegnaj z nami na vlogu. Jula, machanie! Machamy, jej!